Cześć i czołem, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy i jak zawsze na sam początek ta sama prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję serdecznie każdemu, kto klika i poświęca ułamek sekundy swojego życia. Jestem bardzo wdzięczny, wczoraj pobiliście wszelkie rekordy znowu, także dzięki wielkie. Słuchajcie, tak, jeszcze przypomnę o promocji bez ryzyka, bo wczoraj pojawiło się mnóstwo pytań. Możecie sobie zagrać pierwszy kupon w BetClicku, jeżeli nie wejdzie, wróci do was kasa, którą od razu możecie wypłacić, a to wszystko po rejestracji, po założeniu konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Używacie kodu promocyjnego Obstawiamy 50, tak jak teraz widzicie, i możecie sobie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, za 57 zł, jeżeli nie wejdzie, wraca do was kasa. I to obojętnie jakie kursy, jakie dyscypliny, obojętnie ile tych zdarzeń. Jeżeli pierwszy kupon okaże się wygrany, również kasa jest wasza i możecie wszystko wypłacać. To jest świetna promocja dla nowych graczy pod taki pierwszy kupon bez ryzyka. A pod niedzielę bardzo fajna opcja, bo jest kilka ciekawych meczów, więc można sobie skorzystać. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja to 2 minuty i można działać. Słuchajcie, lecimy oczywiście dzisiaj z przeglądem waszych kuponów. Znowu jest sporo grania, znowu będzie... Tasiemka na 10 tysięcy złotych na samym końcu, ale wszystkie kupony warte uwagi. Dodatkowo mamy konkurs na Instagramy, więc słuchajcie, link macie w opisie pod tym filmem, wskakujcie. Do wygrania będzie taka oto piłeczka, sezon halowy, więc na pewno się przyda. Po prostu trzeba wytypować wynik pewnego spotkania z piłki nożnej i nic więcej. Każdy może wziąć udział, także link do Instagrama w opisie pod tym filmem. Wskakujcie i bierzcie sobie udział w konkursie. Także do osób instagramowych tutaj zaproszenie. Zapraszam też do naszej grupy na Facebooku, ponad 71 tysięcy użytkowników. Link w opisie pod tym filmem. Tam to codziennie dzieje się mnóstwo, więc po prostu jeżeli interesujecie się piłką nożną i bukmacherką, to wskakujcie, bo naprawdę dzieje się sporo. No i lecimy z konkursem. Jak zawsze 5 dyg do wygrania. Tutaj oczywiście na filmie. I co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawić łapę w górę pod tym filmem i w komentarzu typujcie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Juventusem a Sassuolo. Dodatkowo dopisujcie swój login gracza z BetClicka, typujemy do 20:45. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie. I teraz, żeby już nie przedłużać, bo i tak długi ten wstęp wyszedł, przechodzimy do kuponów. Dzisiaj kupony od osób, które jeszcze swoich sił tutaj nie próbowały. Oczywiście jest kupon od Wiktora, Tatasiemka, on już tutaj próbował, ale wszystkie poprzednie kupony, czyli 5 kuponów jest od osób, które jeszcze nie typowały i nie odnoszę się do wczorajszej, do sobotniej taśmy Wiktora, bo nie wiem jak te overki poszły, bo po prostu nagrywam w trakcie trwania meczów. Słuchajcie, zaczynamy od dubla Alexa. 250 zł stawka, 543 zł do wygrania i tutaj mamy dwa zdarzenia ze Szkocji i oczywiście jak zawsze na tych filmach lecimy z waszą argumentacją. W starciu o Livingstone z Ross County to gospodarze będą niewątpliwym faworytem. Ostatnie mecze to seria zwycięstw z ich strony, a przede wszystkim dobra gra w ofensywie i aż 11 goli strzelonych w ostatnich 5 meczach. Goście z kolei zamykają stawkę z jednym z gorszych bilansów bramkowych. Cieszyć może jedynie fakt, że po kilku meczach bez strzelonego gola podopieczni Hughesa potrafili strzelić przynajmniej jednego gola w dwóch poprzednich kolejkach, co dało im 4 punkty. Niewątpliwie strzelone ostatnio bramki podniosą ich morale i w starciu z Livingstone spróbują zawalczyć o kolejne punkty. I tutaj Alex stawia na co najmniej 2 trafienia w całym meczu, więc najniższy sensowny overek. Zostając w Szkocji, przyjrzy się spotkaniu Aberdeen z Rangersami. Gospodarze zajmują 3. miejsce. W ostatnich meczach jednak nieco zawiedli, remisując z ekipami z dołu tabeli. W pozostałych wygranych meczach potrafili zdobyć po 2 gole, co jest niewątpliwie dobrym prognostykiem przed tym meczem. Goście zdaje się, że są już poza zasięgiem pozostałych drużyn. Rangersi pewnie zmierzają po tytuł mistrzowski, a do tego meczu przystąpią po wygranej nad Celticiem. Teddy Bears nie mają sobie równych w ofensywie. W 22 meczach trafili aż 57 razy, co daje średnią meczową 2,59, ogromne ilości goli. W tym meczu to oni będą faworytem. Alex liczy, że powetują sobie zwycięstwo nad odwiecznym rywalem z zamiedzy, strzelając kilka bramek i liczy tutaj na przynajmniej 3 gole w tym meczu, więc taki overowy kuponik na 534 zł. Mocno trzymamy kciuki. Drugi kupon to również dubel od Sylwestra. Odłożę tą piłkę, bo nieco mi wadzi. Dubel od Sylwestra, 450 zł na stawce, 894 zł do wygrania, czyli minimalnie poniżej podwojenia. Mamy Bundesligę i Serie A. Do Bielefeld na mecz z Arminią wybiera się Hertha. Goście przyjeżdżają tutaj pokrzepieni ostatnim zwycięstwem z Schalke, które przerwało serię 3 meczów bez wiktorii. Gospodarze z kolei bronią się zacięcie przed spadkiem. W ostatnich tygodniach po 2 zwycięstwach przesunęli się na 16 miejsce i do bezpiecznej strefy tracą już tylko 1 punkt. Podopieczni Labadii przyzwyczaili nas, że w ich meczach zawsze dużo się dzieje. Zarówno Hertha, jak i ich przeciwnicy stwarzają sobie bardzo dużo sytuacji, co przekłada się na kornery. W każdym z ostatnich 5 meczów z udziałem drużyny z Berlina padło przynajmniej 9 rzutów rożnych. Bielefeld jest troszkę bardziej underowe, niemniej jeśli oddadzą piłkę rywalowi, to tamci potrafią nabić sporo tych rzutów rożnych, tak jak w meczu z Gladbach, gdzie sama Borussia zrobiła 14 kornerów. Tutaj powinno być podobnie, to Hertha powinna przejąć kontrolę nad meczem i próbować swoich sił w ataku. Sylwester liczy, że gospodarze długo będą potrafili bronić się przed golami, co będzie na pewno owocowało rzutami rożnymi ekipy piątka. Tutaj stawia
na co najmniej 9 kornerów. No i drugie zdarzenie w turnieju również zapowiada się ciekawie, gdzie Juventus będzie gościć Sassuolo po wpadce z Fiorentiną. Nie ma już śladu, a Ronaldo i spółka no pewnie pokonali Udinese i Milan. Wygrana z liderem niewątpliwie podniesie ich tutaj na duchu i pozwoli na poważniejsze włączenie się do walki o tron. Goście również mają jeszcze o co grać, jednak ostatnio nie są w dobrej formie. W minionych starciach przegrali z Milanem, Atalantą, a ich zwycięstwo nad Genuą czy Sampdorią również nie należały do pewnych i w obu tych meczach wynik mógł być zupełnie inny. Teraz z Juventusem o kolejne punkty będzie bardzo ciężko. Stara dama po tej nieszczęsnej porażce no zdaje się rozpędzać i tutaj po prostu Sylwester stawia na ich wygraną i co najmniej 2 gole w meczu. No i tutaj tak jak mówiłem 2,26 kurs ogólny, minimalnie poniżej podwojenia, 894 zł do wyjęcia. Mocno trzymam kciuki, żeby okazało się to trafne i po prostu zielone. Kolejny kupon to Trebelek, czyli 3 zdarzenia od Emila. Tutaj 3,40 kurs ogólny, czyli już nieco wyższy. 216 zł stawka, 646 zł do wyjęcia. Serie A, Puchar Anglii i Bundesliga. Lecimy. Roma w tym sezonie gra nad wyraz dobrze i nie przez przypadek zajmują trzecie miejsce w Serie A ze stratą tylko 4 punktów do lidera. Średnia goli w ich meczach wynosi aż 3,6 na spotkanie. Jeśli chodzi o Inter, jest to aż 3,8 gola na mecz i właśnie dlatego Emil idzie tutaj w overka. Spotykają się dwie ofensywne ekipy z wielkimi aspiracjami w tym sezonie. Dodatkowo Inter już chyba przyzwyczaił, że popełniają błędy w ofensywie. 5 na 6 ich ostatnich meczów to minimum jeden stracony gol. Emil twierdzi, że Roma postawi tutaj mocne warunki, a ofensywy tych ekip są na wysokim poziomie i liczy na szybki mecz z wieloma sytuacjami podbramkowymi i minimum 3 golami. Dalej mamy zwycięstwo Leeds w pucharze z Crawley Town. No tutaj oczywiście faworyt jest jasny i zdaniem Emila Leeds po prostu tego meczu nie zlekceważy. W Premier League pokazali, że potrafią grać fajny ofensywny futbol i nawet jeśli Bielsa lekko portuje składem, to Leeds po prostu bez problemu powinno zameldować się w kolejnej rundzie. Crawley gra aktualnie w Ligue 2, zajmują 6 miejsce i owszem grają całkiem dobrze, ale mimo wszystko zdaniem Emila będzie tutaj widoczna różnica klas. Leeds gra mocno do przodu i z przeciwnikami z tej najwyższej półki często są karceni kontratakami. Crawley Town jednak do takich przeciwników po prostu nie należy. 1,33 na Leeds. Czyste zwycięstwo. I na zakończenie tego kuponu Hertha lub remis i over 1,5 gola w wyjazdowym meczu z Arminią. Arminią, która na chwilę obecną jest na pewno jednym z kandydatów do spadku. Jeśli chodzi o Arminię, to tutaj bardzo razi w oczy ich ofensywa. Jedyne 9 goli zdobytych po 14 kolejkach. No po prostu nie wygląda to za dobrze. Dla porównania Hertha tych goli ma 23 i też ze względu na to są o 4 pozycje wyżej. Zdaniem Emila Hertha tego meczu nie przegra, a że jedni i drudzy popełniają sporo bawoli w defensywie, dorzuca overka 1,5 gola. Hertha tak naprawdę sama jest w stanie strzelić tutaj 2 gole, potrafili strzelić 3 bramki Schalke, 3 bramki Union Berlin, 2 bramki Dortmundowi, 3 bramki Augsburgowi, potencjał ofensywny no na pewno tutaj jest, ze słabszym rywalem powinno być dobrze. 646 zł na kuponie od Emila. Czwarta propozycja kuponu to jest Trebel. Trebel od Igora, 3,26, kurs 175 zł stawka, 502 zł do wygrania, czyli tutaj pod 500 robiony kupon. Igor zaczyna od overka 2,5 goli w Holandii, grają ze sobą bardzo overowe ekipki. Gospodarze dużo strzelają, ale też dużo tracą. Feyenoord natomiast dysponuje jeszcze lepszą ofensywą i nieco lepszą defensywą. Sparta może się poszczycić średnią goli w swoich meczach na poziomie 3,3, Feyenoord 2,9 i zanim Igora zobaczymy tutaj 3 gole. Feyenoord do pierwszego miejsca traci stosunkowo mało punktów i tutaj no nie powiedziane, że nie będą w stanie powalczyć o mistrzostwo, nie będą w stanie włączyć się do tej walki o mistrzostwo, ale żeby tak było trzeba wygrywać, żeby tak było trzeba strzelać. 4 na 5 ostatnich bezpośrednich meczów między tymi drużynami to bez problemu kryty over. Do tego 2 overki 1,5 gola w drugiej Portugalii i drugiej Hiszpanii, bo kursy jak na takie overki, powiedzmy sobie szczerze, są całkiem kuszące. Jeśli chodzi o Portugalię, to w meczach tych drużyn dosyć często kryte są overy 1,5 i tak w 4 na 5 ostatnich meczów zarówno jednych jak i drugich takie overki bez problemu padały. Dodatkowo w 3 ostatnich bezpośrednich meczach również były minimum 2 gole. Espanyol natomiast w 20 meczach tego sezonu zdobył 30 goli, tracąc 10 i grają z jedną z gorszych defensyw ligi. No w opinii Igora sami są tutaj w stanie pokryć overka 1,5. W ostatnich 7 meczach na własnym boisku ten over był bez problemu pokrywany, więc taki overowy kupon 502 zł do wygrania od Igora. Mocno trzymane kciuki. I ostatni taki krótki, że tak powiem, kupon to dubel od Tomasza, dubel na Rożne i Bottim to Skora. I tutaj fajna stawka, bo 300 zł, 596 do wygrania i również minimalnie poniżej podwojenia. Na koniec, tak jak mówiłem, dubel od Tomasza, Rożne i Bottim to Score. Jeśli chodzi o Rożne, to zarówno Udinese, jak i Napoli biją ostatnio bardzo dużo kornerów, ale dodatkowo dają sobie te kornery nabijać. 5 ostatnich meczów Udinese to średnio 9,6 rogala na spotkanie. Mecze Napoli to średnio 10 rożnych na mecz. Dodatkowo Napoli po ostatniej wtopie ze Specją, którą pewnie pamiętacie, na pewno będzie chciało się tutaj mocno zrehabilitować. Tomasz zakłada mocne ataki od pierwszych minut, a to jak wiadomo przekłada się na kornery. Jeśli Napoli się męczy, to samo również bije dużo rożnych, właśnie tak jak w ostatnim meczu ze Specją. Rożnych było 12, mieli problemy, sami tych rożnych nabili 10. Do tego Bottim to Score w Holandii pomiędzy najlepszą ofensywą, jaką ma Ajax i trzecią ofensywą ligi, jaką ma Eindhoven. No Ajax w tym sezonie sam strzela średnio 3,7 gola na mecz.
zawrotne ilości bramek. Jeśli chodzi o rozgrywki krajowe, strzelają minimum jednego gola w 11 kolejnych meczach. PSV to średnio 2,3 strzelonego gola w każdym spotkaniu i 20 meczów z rzędu z minimum jednym golem na krajowym podwórku. To z pewnością jeden z meczów o mistrzostwo. Nikt tutaj nie będzie odpuszczał. Biorąc pod uwagę świetne formacje ofensywne jednych i drugich, Tomasz idzie w bottom to score, czyli trzymamy kciuki, żeby ten dubel na minimalnie poniżej podwojenia siadł, żeby jak najwięcej tego siadło. I słuchajcie, oczywiście ostatni kupon tutaj bez argumentacji jest overowy kupon od Wiktora. Wczoraj w piątek wrzuciliśmy film na sobotę i było mnóstwo wiadomości, żebyśmy takie kupony wrzucali, jeżeli się pojawiają. No i jest, 9 zdarzeń, 400 zł na stawce, 26,46 kurs ogólny, 10 626 zł do wygrania. Chcieliście? Proszę bardzo. 9 typów na overki, z czego 2 na overy 2,5 goli i 7 na overy 1,5 gola. Można sobie sprawdzić potem gdzieś tam na Flash Score, czy na statystykach posprawdzać, czy faktycznie to jest dobre i sobie przekminić. Może coś wam wpadnie w oko. No ja trzymam tutaj kciuki, żeby Wiktor trafił sobie taką taśmę, chociaż jedną u nas na kanale. Nie wiem, jak poszło w sobotę. Pewnie zaraz sobie sprawdzę gdzieś tam wieczorem i będę wiedział. Bo tak jak mówiłem, nagrywam w trakcie meczów. Ale trzymam kciuki, żeby poszło jak najlepiej i trzymam kciuki, żeby tutaj też poszło jak najlepiej z tą tasiemką na 9 meczów i prawie 11 tysięcy złotych. Na dzisiaj, słuchajcie, to było na tyle. Ja serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jeżeli chodzi o typy, to pamiętajcie, żeby sobie przeanalizować po swojemu, czy to jest dobre, czy wam się na pewno podoba, żeby nie było do nikogo pretensji, bo to są po prostu propozycje innych graczy. Miejcie to na uwadze, że tutaj nic pewnego nie ma, nigdy nie będzie i z takim przesłaniem będziemy się powoli żegnać. Dzięki, że oglądaliście do samego końca, zapraszam do naszych grup, linki w opisie pod tym filmem, zachęcam do brania udziału w konkursie i słyszymy się niebawem. Wygranych kuponów, dobrego dnia, na razie.